Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na drugą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Lekcję wziętą z listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nie dziwcie się, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przyszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nie miłuje brata swego, mordercą jest. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. Przeto poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje i my winniśmy życie oddać za braci. Kto by miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje, jakże może w nim przebywać miłość Boża? Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którego Syn Boży z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść. Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy z połem wymawiać. Pierwszy rzekł mu, kupiłem wieś i koniecznie muszę pójść, a obejrzeć ją. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę ich próbować. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A inny powiedział, żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść. I wróciwszy ów sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy rozgniewany gospodarz rzekł do sługi swego, wyjdź rychło na ulice i drogi miejskie, a ubogich i ułomnych, i chromych, i ślepych wprowadź tu. I rzekł sługa, panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. I rzekł pan do sługi, wejdź na drogi opłotki, a przymuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. A opowiadam wam, że żaden z owych mężów, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje wieczerzy mojej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, kilka dni temu w uroczystość Bożego Ciała słyszeliśmy na kazaniu, jakże wiele ludzi ma małe pragnienie przyjmowania Pana Jezusa Chrystusa do serca, jakże w dzisiejszym świecie coraz słabsza jest cześć do Najświętszego Sakramentu. Z tą czcią wiąże się również to, tym brakiem czci wiąże się również to, że coraz mniej osób przystępuje do Komunii Świętej, coraz mniej osób pragnie, aby Zbawiciel przyszedł do ich serca, coraz mniej osób pragnie, aby sam Bóg łączył się z nimi, nieskończony Bóg, z marnymi stworzeniami. Aby to On, przychodząc z orszakiem łask, napełniał miłością i pokojem ich serca. Przyczyny tego znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Gospodarz zaprasza na ucztę. Wyprawia gody i chce, aby jego przyjaciele byli obecni. I Komunia Święta jest takimi godami, jest taką ucztą, gdzie to sam Pan Jezus Chrystus zaprasza swoich przyjaciół i przychodzi do ich serca. Ale co czytamy w dzisiejszej Ewangelii? Pierwszy z zaproszonych mówi, kupiłem wieś i koniecznie muszę pójść i obejrzeć ją. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. W tej wymówce z jednej strony widzimy troskę, która jest pełna niecierpliwości, gorączki, zniecierpliwienia o dobra tego świata, o majątek, o posiadanie. Owy człowiek nabył wieś i chce teraz rozkoszować się swoim dobrem, które nabył. Ale z drugiej strony nie docenia
tego wielkiego szczęścia, które jest zawarte w zaproszeniu na ucztę. I dokładnie to samo widzimy w dzisiejszym współczesnym świecie. Życie człowieka dziś, życie przeciętnego człowieka, ogranicza się do pogoni za zyskiem, za pieniądzem i za wszelkimi dobrami materialnymi. Widzimy, cały ten kapitalizm przyniósł wytwarzanie coraz większej liczby dóbr, a tym samym wzrasta coraz bardziej pożądanie tych dóbr przez człowieka. Coraz to nowsze maszyny wciągają człowieka w wir postępu technicznego i tak dobro jednostki jest miażdżone, dobro, które leży właśnie w rzeczach duchowych. Zabijana jest tęsknota za szczęściem, za prawdziwym szczęściem. I w wirze tej pogoni za utrzymaniem czy za wzbogaceniem się można powiedzieć, że niknie nam z oczu ścieżka, którą postępowali nasi ojcowie, nasi dziadowie, którą postępowały poprzednie pokolenia. Ścieżka, która prowadzi do Boga przez właśnie uczestnictwo w sakramentach świętych, a przede wszystkim przez przyjmowanie, przez goszczenie samego Pana Jezusa Chrystusa w naszym sercu. Jest to tragedią, że dzisiejszy człowiek, człowiek współczesny, nie ma czasu dla Pana Boga. Brak czasu jest tą, wydaje mi się, najgorszą plagą, jaka nas spotyka, jaka nas trapi. Dlatego, że ten brak czasu zabija tęsknotę za dobrami wiecznymi, gdyż nie jesteśmy w stanie w ogóle wznieść się ku tym dobrom wiecznym. Nie jesteśmy w stanie o nich pomyśleć. Pan Bóg woła z tabernakulum: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni. A my niestety musimy powiedzieć: nie mam czasu, mniej mnie za wymówionego. Pan Bóg nie zajmuje już w dzisiejszym społeczeństwie tego stanowiska, jakie kiedyś zajmował. A przez to nie jest również przedmiotem, celem ludzkich zabiegów, ludzkich starań, ludzkich tęsknot. Przeciętny człowiek stara się i tęskni do tego, aby wiodło mu się jak najlepiej tutaj na ziemi. A Pan Bóg jest spychany na drugi plan, plan drugorzędny, wręcz można powiedzieć w krainę bytów, które są niepoznawalne. I tak człowiek ogranicza dziś swoje dążenia, swoje tęsknoty do teraźniejszości. I to jest błędne koło, bo im więcej dóbr doczesnych, tym bardziej człowiek rośnie w swoich oczach i tym szerszy wydaje się jego zakres działania, jego wpływów. Tym bardziej zapomina o Panu Bogu. Tym bardziej odsuwa się od Pana Boga. I to jest ta pożądliwość oczu, o której mówi święty Jan Apostoł. Wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. A więc kiedy człowiek żyje tym światem, wtedy wzrasta pożądliwość oczu. Wzrasta przez tę pożądliwość pragnienie tego wszystkiego, co jest na świecie, co człowiek wytwarza. A karmić Panem Bogiem możemy się jedynie wtedy, kiedy w naszej duszy zwolni się miejsce. Kiedy te dobra ziemskie ustąpią z niej i będzie miejsce, które będzie mógł zająć Pan Bóg. Ale widzimy kolejnego z przyjaciół gospodarza, który mówi: kupiłem 5 par wołów i idę ich próbować. Proszę Cię, miej mnie za wymówionego. I tutaj w tej wymówce nie chodzi jedynie o posiadanie, tak jak w pierwszej. Widzimy tutaj coś więcej. Człowiek, który ma już gospodarstwo,
jest zapewne majętny, teraz kupuje wspaniałe, wyborne woły i chce je wypróbować. Przeświadczony o ich wspaniałości. I tu gra rolę pycha. Chęć wyróżnienia się i błyszczenia. Pycha, która rozsadza właściciela. Nabyłem 5 wspaniałych wołów, teraz idę ich wypróbować i nie mam czasu na ucztę ewangeliczną. Nie pójdzie za nią owy człowiek. Pycha, fałszywa ambicja, która pochłania człowieka. I dziś widzimy dokładnie to samo. Zwłaszcza w dziedzinie sportu osoby, które poświęcają wszystko, poświęcają czas, zdrowie, nawet nieraz życie, aby wygrać, aby pobić nowy rekord. To jest znamie naszych czasów. Pycha i ambicja, która jest fałszywa. A tak samo gonienie za względem ludzkim. Chęć przypodobania się innym. Wzgląd ludzki wywierał w każdej jednej epoce wpływ na człowieka. Ale widzimy, że w przeszłości był to wpływ na jednostki. Dziś wzgląd ludzki wywiera wpływ na całe społeczeństwo. Opinia publiczna. Odwoływanie się do tego, co powiedzą media. Jak zostanę przedstawiony w mediach. Odwoływanie się do tego, jakie są trendy, mody w mediach. Czy inni ludzie mnie zaakceptują, jeżeli nie będę postępował tak, jak jest to kreowane przez prasę, przez telewizję, przez radio. Widzimy, że dzisiejsza epoka jest epoką niewolniczej uległości opinii publicznej. Opinia publiczna jest tym czynnikiem, który wręcz można powiedzieć kreuje moralność. To już nie nasza wiara, nie religia, ale opinia publiczna. To, co jest zawarte w gazetach, co jest zawarte w prasie, w telewizji, to wszystko jest, jeżeli jest przedstawiane jako dobre, jest dobre. Jeżeli przedstawiane jako złe, jest złe. Nieważne, czy współgra to z prawem naturalnym, prawem Bożym. Ważne jest, że jest to akceptowane przez opinię publiczną. A już święty apostoł Paweł mówi, jeśli bym się ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym. I święty Jakub, ktokolwiek chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Więc jeżeli chcemy być przyjaciółmi tego świata, bardzo często musimy zrezygnować z mszy świętej, z komunii świętej, z przystępowania do sakramentu. Gdyż opinia publiczna dziś te wszystkie rzeczy ma za nic, za rzecz śmieszną, za zacofanie, rzecz, która przynależy do innych epok, wieków średnich, ale nie dzisiejszych. Ciekawsza jest trzecia wymówka, a moglibyśmy wręcz powiedzieć brak trzeciej wymówki. Inny powiedział, żonę pojąłem, nie mogę przyjść. A więc nie prosi już o to, aby być wymówiony. Nie usprawiedliwia się. Stwierdza fakt, pojąłem żonę, nie mogę przyjść. Rzeczywiście chodzi tutaj o pożądliwość ciała i ta pożądliwość ciała zabija w nas w ogóle wszelkie zrozumienie dla dóbr duchowych, dla smaków tej uczty ewangelicznej. Dlatego owy człowiek nie wymawia się. Bo nawet nie jest w stanie zrozumieć tego, że należałoby powiedzieć, czy zgadzasz się, czy masz mnie za wymówionego, że nie przyjdę. On jedynie stwierdza fakt zapatrzony w swoją żonę, którą pojął. Która jest tutaj figurą tej pożądliwości ciała. I dziś widzimy tę pożądliwość na każdym jednym kroku. Żyjemy w epoce, na której jest odciśnięte piętno pożądliwości ciała.
wszelkie reklamy na ulicy, w internecie, dostęp do treści pornograficznych, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Zmysłowość, zepsucie, chęć wygód, brak umartwienia, to jest nasza dzisiejsza epoka. A tym samym wzrasta pożądliwość ciała, która zabija zrozumienie i pragnienie dóbr duchowych. Kiedyś tutaj na kazaniu słyszałem rzecz bardzo trafną, że rzeczywiście te pierwsze problemy z czystością odwodzą człowieka młodego od sakramentów, od spowiedzi, od komunii świętej. I tak jest. Właśnie te grzechy w tej materii zabijają nasze pragnienie dóbr duchowych. Obciążają nas i powodują to, że jest nam bliżej do tej ziemi niż do nieba, niż do Pana Boga. Nie potrafimy znaleźć smaku w rzeczach duchowych, kiedy folgujemy tej pożądliwości ciała. Lekarstwem na to wszystko jest życie chrześcijańskie, życie sakramentalne, umiłowanie krzyża w dniu codziennym, ofiara, spowiedź, komunia święta i modlitwa. Dlatego musimy tak bardzo dbać, aby w naszych rodzinach to życie chrześcijańskie wzrastało, aby było coraz większe. Bo im większy rozkwit tego życia w rodzinach, tym częstsze przyjmowanie chleba żywota i tym pewniejsze zbawienie naszej duszy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.